Cześć i tam wszystkich. Pora rozpocząć kolejną serię na moim kanale. Tym razem, zgodnie z zapowiedzią, tak zwany Hetzer. Będzie to pojazd w wersji dowodzenia, która zewnętrznie od standardowego Hetzera różniła się właściwie tylko dodatkową anteną, ale zawsze to coś. Więc zapraszam wszystkich na pierwszy odcinek. Właściwie to taki przedpierwszy. No bo te odcinki historyczno-inboxowe, jak zapewne zauważyliście, nie są wliczane do właściwej serii o danym modelu. No to zapraszam. Niemiecki lekki niszczyciel czołgów Jagdpanzer 38 lub według innej nomenklatury SDKFZ 138/2 wszedł do produkcji w kwietniu 1944 roku jako następca Panzerjäger III Marder, po którym odziedziczył podwozie pochodzące z przedwojennego czechosłowackiego czołgu LTW Wzór 38, które na potrzeby nowego pojazdu poszerzono i wydłużono. Zmieniono też układ jezdny, instalując większe koła, oraz usunięto ostatnią rolkę podtrzymującą gąsienicę. Nazwę Hetzer różnie tłumaczono, jako podżegacz lub też myśliwy czy łowca, otrzymał nieoficjalnie. Co ciekawe, powstanie tej konstrukcji miał zlecić sam Heinz Guderian, chyba najbardziej znany niemiecki dowódca wojsk pancernych. Według innej wersji zdarzeń miał on natomiast po raz pierwszy użyć nazwy Hetzer w piśmie do Adolfa Hitlera. Najbardziej charakterystyczną cechą tej maszyny była bardzo niska, utrudniająca wykrycie i trafienie sylwetka oraz mocno pochylone płyty pancerne, co redukowało możliwość przebicia pancerza przez pocisk. Niszczyciel czołgów w wersji podstawowej był wyposażony w 160-konny, 6-cylindrowy silnik Praga, dzięki czemu mógł się rozpędzić do sporej, jak na ówczesny pojazd pancerny, prędkości 42 km na godzinę i uzbrojony w jedno działo PAK-39 z lufą o długości 48 kalibrów z zapasem amunicji 41 nabojów, a także w karabin maszynowy MG-34 z zapasem amunicji 1200 sztuk. Produkowano również liczne wersje i pojazdy pochodne, takie jak wóz dowodzenia Befelswagen 38 z dodatkową radiostacją i mniejszym zapasem amunicji do działa, i model takiego zamierzam tu zbudować, Flampanzer 38 z miotaczem płomieni zamiast armaty, czy uproszczoną wersję Star. Powstały też różne pojazdy prototypowe, między innymi warianty uzbrojone w działo KWK-42 z czołgu Panzerkampfwagen 5 Panther oraz haubicę kalibru 105 mm. Pojazd zbudowano w liczbie 2827 egzemplarzy. W trakcie II wojny światowej, od lipca 1944 roku do jej zakończenia, Hetzera używały armie niemiecka i węgierska. Walczył on zarówno na froncie wschodnim, jak i zachodnim. Jeden egzemplarz został zdobyty przez powstańców warszawskich, nazwany Chwat i wbudowany w barykadę. Później wyremontowano go, jednak nie został użyty bojowo. Po wojnie wydobyto Chwata z ruin Poczty Głównej i umieszczono w Muzeum Wojska Polskiego. W latach 50. pojazd został złomowany ze względów politycznych. Gdy II wojna światowa dobiegła już końca, Hetzer, mniej lub bardziej zmodyfikowany, był używany przez armię czechosłowacką i szwajcarską. No to mamy pudełko z Hetzerem. Ono już ma kilka lat. Jeszcze jest taki tylko stary znaczek, właściwie znaczek, taki napis Unimodels. Dzisiaj to już wygląda inaczej, ten znak graficzny, którym ta firma się posługuje. Zresztą on jest właściwie tylko naklejony, a pod spodem, z tego co wiem, jest właśnie ten znak współczesny. Ale to tylko taka mała dygresja. Może były jakieś problemy z prawami autorskimi albo czymś podobnym. Zestaw ma numer katalogowy 356. No i opis jest tak jak na chyba wszystkich produktach Unimodels. Jest po ukraińsku i po angielsku. No to pora zajrzeć do środka. Są ramki z częściami.
i instrukcja. I to właściwie tyle. To zaczniemy od instrukcji. Na początku jest tekst w trzech językach. Taki skrócony opis konstrukcji, której model znajduje się w woreczku poniżej. Są pokazane ramki z częściami. Oraz blaszka fototrawiona. Pokazany jest układ elementów na niej i ich numery. I sama właściwa instrukcja. Krótkie porady dla początkujących modelarzy. Wykaz farb według oznaczeń firmy Humbrol. No i to, co najważniejsze, czyli poszczególne etapy budowy modelu. Wydaje mi się być dość czytelna. No ale w sumie w Shermanie też się taka wydawała, a później się okazało, że jednak pewne niedociągnięcia w niej były. Ale nie przeszkodziło to w prawidłowym zmontowaniu modelu. Więc myślę, że i tutaj będzie podobnie. Poza tym ten model jest prostszy niż Sherman, więc tym bardziej problemu być nie powinno. I na końcu schematy malowania. Jedno ma być z Ardenów, z frontu zachodniego, co oczywiste, z grudnia 1944 roku, a drugie z marca 1945 roku z okolic jeziora Balaton. Przy czym takie krótkie rozpoznanie, jakie przeprowadziłem w internecie, wskazuje, że prawdopodobnie podpisy są zamienione. I to według tego, co udało mi się dowiedzieć, to malowanie pochodzi właśnie z okolic jeziora Balaton. No i wyglądałoby na to, że to jest z rejonu Ardenów. Schemat nakładania kalkomanii, jeśli to można tak w ogóle nazwać, bo tu są tylko oznaczenia, gdzie te kalki mają się znaleźć. Takie trzy numerki, które pokazują położenie czarnych krzyży, będących oznaczeniami pojazdu. Więc przy tak prostym schemacie można ten pojazd umieścić właściwie wszędzie na linii frontu, zważywszy na to, jak różne malowania miały hetzery. I to tyle, co by się tyczyło instrukcji. Zobaczmy teraz części. Mamy cztery ramki z częściami, z czego ta ramka układu napędowego, podobnie jak w Shermanie, ze względów oczywistych jest zdublowana. Części prezentują się całkiem ładnie, są wyraźnie odlane, bez jakichś większych nadlewek czy śladów przesunięcia formy, tudzież jakiś innych problemów, jak jamki skurczowe i tym podobne. Jak widać, są dwie płyty tylnie, co dobrze świadczy o producencie, bo można zbudować różne warianty niszczyciela czołgów. Tak samo są dwa jarzma do armaty. No i największa z ramek, główną częścią kadłuba. Są odtworzone nawet bardzo drobne detale, takie jak nity na tylnej powierzchni płyty pancernej, tyłu nadwozia.
a nawet na spodziewany kadłuba. Jest tu też osobny woreczek z częściami fototrawionymi i kalkomaniami. Najpierw może kalki. Wszystko ładnie, wyraźnie wydrukowane, bez jakichś przesunięć. Wyglądają poprawnie. Napis German Vehicle najwyraźniej wskazuje na to, że nie tylko do Hetzera je dodają. No ale skoro producent wpadł na taki pomysł, to czemu nie? Blaszki fototrawione. Akurat tutaj, jak widać, są odciski palców albo tego, który odpowiadał za trawienie, albo pakowacza, ale nie sądzę, aby to w czymkolwiek przeszkadzało. Tutaj też jest wszystko generalnie ok. No to jeszcze raz od początku wszystkie ramki kolejne. No i ta identyczna z tamtą poprzednią. No i w ten sposób zakończyliśmy inbox. Ale może jeszcze tak celem uzupełnienia pokażę Wam tą metalową lufę, o której mówiłem w poprzednim odcinku, żeby już tak wszystko, co będzie użyte do konstrukcji Hetzera, pokazać. Lufa z firmy RB Model, numer katalogowy 72B54. Bardzo tak skromnie zapakowana, ale po cóż do takiego dodatku dawać jakiś ekstrawagancki nadruk na opakowanie. Ładnie wytoczona, taką bardzo delikatną kryzą na końcówce, oczywiście nawiercona. Zobaczymy, jak się wpasuje. Mam nadzieję, że bez problemów. No i to właściwie już wszystko. W tym odcinku to już wszystko. Następny będzie, mam nadzieję, za tydzień. No i tam już pewnie pokażę coś ze sklejania Hetzera. Pewnie będzie to podwozie, no bo tą część ze sklejania podwozia takich bardziej charakterystycznych pojazdów jak Sherman czy właśnie Hetzer staram się wyodrębniać, żeby potem tego nie dublować, gdybym coś jeszcze na tym podwoziu chciał zbudować. No to dzięki za obejrzenie. Lajkujcie, łapkujcie, jak się to mówi. I przede wszystkim subskrybujcie mój kanał. Dzięki za to, że oglądacie moje produkcje. Mimo, że nie są one jeszcze super produkcjami, ale może kiedyś będą. I bardzo dziękuję też za motywację do dalszej pracy, którą mi dostarczacie. Dzięki, trzymajcie się, cześć!